Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Spotykamy się, jak widzicie, na zielonej sali, więc to myślę, że dobrze wróży, bo wróży nadzieją. Zanim przejdziemy do tych uroczystych momentów, bardzo ważnych z punktu widzenia bieżącej sytuacji klubu, ale także bardzo ważnych z punktu widzenia najbliższej historii, która myślę stanie się naszym wspólnym udziałem, zasygnalizuję tylko ewentualnie gotowość do tego, żebyśmy się tutaj dzisiaj ewentualnie zmierzyli z tym, co może Was interesować w kontekście tego, co świeżo za nami, czyli postępowania układowego. Zostawimy to być może na część przeznaczoną dla Państwa na pytania, natomiast teraz pokrótce o naszej współpracy z firmą Carbon. Jeśli Pan Dyrektor pozwoli, jedno słówko o firmie Lechma. Jak Państwo wiecie, do końca ubiegłego sezonu firma ta z Poznania była sponsorem tytularnym drużyny Startu Gniezno. Była nim przez dwa sezony, 2012 i 2013. Ten pierwszy sezon zakończony sukcesem, jak Państwo pamiętacie, awansem do Speedway Ekstraligi. Rok ubiegły już zdecydowanie gorszy, bowiem zakończony degradacją do Ligi Pierwszej. Odpowiadając już prosto na pytania, firma Lechma będzie z nami dalej współpracować. Nie w takim zakresie i nie w takim obszarze jak do tej pory. Nie będzie sponsorem tytularnym, ale pozostaje z klubem. Pan Piasny deklaruje dalsze wsparcie przy tej okazji. Za Waszym pośrednictwem oczywiście ślę w kierunku poznańskiej firmy wdzięczność za dwa lata, które za nami i nadzieję, że kolejne będą równie owocne i udane. Szanowni Państwo, za chwilę na Państwa oczach dokonamy podpisu pod umową o sponsoring tytularny z gnieźnińską firmą Carbon. Firmą z ogromnym potencjałem, firmą blisko sportu szeroko rozumianego, firmą, która zanim zdecydowała się na wsparcie klubu, objęła już swoim wsparciem kilku zawodników startu, kilku zawodników drużyny, które reprezentować będzie klub w najbliższych pierwszoligowych rozgrywkach. To Jonas Davidson i Adam Skórnicki. To są, można powiedzieć, już jeźdźcy firmy Carbon. Natomiast udało nam się dojść do porozumienia i firma Carbon obejmie swoją pomocą również i swoim wsparciem cały klub w zakresie sponsoringu tytularnego. No myślę, że nie muszę dodawać, że oznaczać to będzie, że to będzie doskonale widoczne na gnieźnińskim stadionie, choć nie tylko, oczywiście przede wszystkim na zawodnikach ze szczytnych miejscach, na kewlarze, na plastronie, przede wszystkim także na motocyklach, na ich przednich częściach, czyli na przodkach. Tam wszędzie znajdzie się logotyp firmy Carbon. No myślę, że o szczegółach tej współpracy powie również Pan Dyrektor. Ja tylko powiem, że wiążemy z tą współpracą bardzo duże nadzieje. To jest dla nas bardzo ważny moment z tego względu, że Państwo zdajecie sobie sprawę, w jakiej sytuacji znajduje się aktualnie spółka. Więc czujemy się zaszczyceni, że firma z tak dużym potencjałem zdecydowała się nas wesprzeć, zwłaszcza w tak trudnym momencie. To jest bardzo ważny, bardzo poważny sygnał również do pozostałych naszych partnerów, że po tych wszystkich zimowych perturbacjach, po tych kłopotach, które za nami, no wreszcie doczekaliśmy się tego wiatru w żagle i który pozwoli nam płynąć dalej, funkcjonować dalej. Jesteśmy przekonani, że w ślad za dzisiaj podpisaną umową będziemy mogli chwalić się kolejnymi. I tyle tytułem wstępu z mojej strony. Myślę, że będzie jeszcze czas, żeby powiedzieć o szczegółach. Dzień dobry, generalny firmy Carbon, pan Paweł Sochacki, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Oczywiście wypowiadać się po panu prezesie jest ciężko, bo to, co już chciałem powiedzieć, to już nadmienił. Najwyżej będę uzupełniał pewne rzeczy. Zawsze imponował mi erudycją i elokwencją. Postaram się dotrzymać poziomu. Żużel gnieźnieński. Sport żużlowy w Gnieźnie. Znalazł się w momencie, w którym ci, którzy nie byli jego zwolennikami,
mają jak najbardziej argumenty do tego, żeby w dalszym ciągu wypowiadać się w sposób niechlubny i niesławny. Ci, którzy zawsze dobrze się wypowiadali o klubie sportowym, tym bardziej dostaną do, w cudzysłowie, do ręki argumenty, że różnego rodzaju plotki i różnego rodzaju historie wymyślane przez ludzi nieżyczliwych nie mają racji bytu. A ci, którzy wątpią, ci, którzy w jakikolwiek sposób mają wątpliwości, mam nadzieję, że nabiorą pewności do tego, że to nie jest tak do końca źle, jeżeli po raz pierwszy w historii klubu żużlowego z Wrzesińskiej, startu Gniezna, firma gnieźnińska, nie jakaś ościenna, próbująca pozyskać marketingowo, wzmocnić swój wizerunek z innego miasta, angażuje się w taki projekt jak tytularny sponsor startu Gniezna. Stąd też nasza decyzja mogła być tylko i wyłącznie jedna. Jak najbardziej podpisujemy się pod umową o sponsoringu tytularnym z klubem Start Gniezno i jak najbardziej chcielibyśmy, żeby to był przekaz dla innych sponsorów, którzy mają wątpliwości, którzy jeszcze nie podjęli decyzji w 100%, czy warto się angażować w ten projekt. Chciałbym swoją osobą i wizerunkiem mojej firmy potwierdzić, że warto. I tak samo chciałbym powiedzieć kibicom. Tym, którzy sobie obiecali, że już nie przyjdą na stadion, przychodźcie, bo to warto. Tym, którzy nie wiedzą, czy przyjdą, przychodźcie, bo to warto. A tych, którzy i tak przychodzą, zachęcać nie trzeba, bo oni zawsze byli, są i będą. Jeżeli chodzi o zaangażowanie firmy Carbon w ten projekt, to jedyne, co mogę powiedzieć, kwota jest sześciocyfrowa. W całości została już zrealizowana w tym tygodniu. Poprzez wspieranie indywidualnych kontraktów 5 zawodników. To jest Adam Skórnicki, Jonas Davidson, Damian Adamczak, Wadim Tarasienko i Adrian Gomulski. Co oczywiście nie jest ostatnimi kwotami, które w potrzebie i w takiej ewentualności przeznaczymy na klub. Idziemy do najważniejszego momentu tego spotkania, czyli do samego podpisania umowy sponsora tytularnego. I proszę Państwa, tyle, jak Panowie będą składać podpisy, tylko powiem, że od tej chwili będziemy już naszą drużynę nazywać Carbon Start Gniezno. I tak się stanie już dzisiaj po południu, gdzie dojdzie do sparingu z drużyną BKM Obrówiąc. I już dzisiaj będziemy mogli powiedzieć, że w tym sparingu jedzie drużyna Carbon Start Gniezno. Można powiedzieć historyczny moment, bo po raz kolejny po kilku innych nazwach w członie Start mamy teraz Carbon. Cieszymy się z tego bardzo. Państwo, tutaj pan dyrektor był uprzejmy wspomnieć o tych wielu plotkach, które krążyły po Gnieźnie, po ulicach naszego pięknego miasta. Pewnie krążyć będą dalej. Ja tylko jeszcze myślę, że mogę, panie dyrektorze, zdradzić pewien niedrobny, bo chciałbym, prawie by mi się wymyskło drobny, dosyć istotny szczegół. Szanowni Państwo, tak wychodząc naprzeciw informacjom, które krążą i mówią o tym, że działacze gnieźnieńskiego startu trzymają się swoich stołków, nie chcą się podzielić władzą, bo z tego tytułu nauczyli się czerpać jakieś większe profity czy
korzyści indywidualne. Ja chciałbym wspomnieć, iż za mojej prezesury, czyli od sezonu 2009, do klubu dołączyło, do zarządu prowadzonego przeze mnie, dołączyło łącznie kilkunastu mniejszych bądź większych sponsorów tego klubu. Nigdy nie wahałem się i nie waham się nadal oddać ster, czy oddać zarządzanie klubu w ręce tych partnerów. Nie jest również tajemnicą, iż panu dyrektorowi na jednym z naszych pierwszych spotkań również zaproponowałem funkcję członka Rady Nadzorczej. Jestem zaszczycony, że ta propozycja została przyjęta. Oczywiście o szczegółach jeszcze nie sposób dziś mówić, bo do tego niezbędne jest przede wszystkim walne zebranie akcjonariuszy spółki, wybory. Krótko mówiąc, to wszystko, co się wiąże z procedurami przewidzianymi przez Kodeks Spółek Handlowych. Ale takie osoby jak Robert Łukasik chociażby, czy dzisiaj Paweł Sochacki, są żywymi, chodzącymi dowodami na to, że ten klub zawsze był i jest otwarty na ludzi, którzy zechcą dzielić się swoimi ciężko zapracowanymi pieniędzmi i, co najważniejsze, chcą po prostu wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi dalej dzieje, na co są pożytkowane, na co są wydawane i co za te pieniądze klub jest w stanie osiągać. Więc mam nadzieję, że nie zdradziłem tajemnicy, natomiast to tak mówię w kontekście tych wszystkich głosów, które gdzieś tam chodzą po Gnieźnie i które również docierają do nas. Klub jest i był otwarty na wszystkich ludzi, na każdy możliwy pomysł, który ma służyć temu, aby ten klub mógł zrobić choć odrobinę drogi, czy no, chociaż niewielki kroczek do przodu. Z takimi ludźmi, jak wspomniani przed chwilą panowie, czy wieloma innymi, często anonimowymi, ten klub nie musi się martwić o przyszłość, mimo że ta przeszłość, która świeżo za nami jest, no dość bolesna, dość smutna i no dość rzutująca pewnie na najbliższe miesiące, które przed nami. Jestem z tego powodu niezwykle dumny. No i tą drogą, zanim przejdziemy do pytań, chciałbym na ręce pana dyrektora, a także na ręce wszystkich pracowników firmy Carbon złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności za to, że może nie za to, że zdecydowali się wesprzeć klub swoimi pieniędzmi, ale za to, że zdecydowali się zrobić to właśnie w tym momencie. W tym momencie, w którym, jak państwo wiecie, niespecjalnie wielu sponsorów już zdążyliście poznać, bo jak wspomniał pan dyrektor, oni się ciągle wahają, zastanawiają się, czy to już, czy jeszcze trzeba poczekać, trzeba zobaczyć, jak ta drużyna pojedzie, jak to wszystko się poukłada. Firma Carbon nie miała takich dylematów. Firma Carbon zdecydowała się wejść we współpracę z klubem właśnie dzisiaj, w tym trudnym momencie, za co, panie dyrektorze, proszę przyjąć po pierwsze wyrazy wdzięczności, a po drugie wyrazy ogromnego szacunku. Cała przyjemność po mojej stronie. Na chwilę obecną mamy umowę podpisaną na ten sezon. I drugie moje pytanie jest takie, czy wsparcie dotyczy tylko pierwszej drużyny, czy też może również juniorów? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o firmę Carbon, na razie jesteśmy zaangażowani w pierwszą drużynę. Panie Popawa, czy odchodząc z Mieszka Gniewno wiedziałeś już, że przejdziesz do Żużel? I drugie pytanie, czy to prawda jest, że do teamu dołączyć ma Koniewski? Jeżeli chodzi o pytanie numer jeden, to ja już bym nie chciał dalej brnąć ten temat Mieszka. Ja myślę, że wszystko zostało na ten temat powiedziane. Nie umiem sobie teraz odpowiedzieć, czy w danym momencie, kiedy te nasze drogi się rozchodziły, czy mentalnie myślałem o którymkolwiek z klubów sportowych. Natomiast podejmowałem decyzję z jednego względu. O ile dobrze sobie państwo przypominacie, i niestety muszę wypowiedzieć to zdanie, no, problem polegał na jawności i jasności zasad i działań. Z panem prezesem Rusieckim po pierwszym spotkaniu ja miałem już
ogląd sytuacyjny, co jest, jak jest i nikt mnie w cudzysłowie nie czarował, że dzieje się inaczej albo że pewne liczby są takie czy takie. Przecież musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli gdziekolwiek angażujemy swoje prywatne pieniądze, to musimy wiedzieć, czy one są utopione, czy one przyniosą zysk, tak? Czy ja mam spłacać w cudzysłowie coś za kogoś, czy mamy się poruszać, żeby budować markę i budować jakąś wielkość. A co do drugiego pytania, no jest to jedna z wielu plotek, która krąży w Gnieźnie. Z tego co wiem, to pan Rafał Okoniewski w dalszym ciągu jest zawodnikiem Marmy Rzeszów, czy Klubu Rzeszowa, bo nie wiem, czy tak się będzie klub nazywał. I to wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. A to, że jest widywany na treningach i w klubie i że dobrze mu się tu jeździ, mój Boże, każdy by chciał. No, podejrzewam, że na liście życzeń prezesa Rusieckiego i pana Roberta Łukasika i podejrzewam, że moim jest tam co najmniej kilkunastu zawodników, którzy gwarantowaliby co najmniej godne utrzymanie klubu Start Gniezno podczas tych rozgrywek pierwszoligowych. No chyba, że pan Rafał rozwiąże kontrakt i przyjdzie do nas i powie, że on chce tak jak filantrop jeździć, to możemy wtedy rozmawiać. W tym sezonie oczywiście, że Ricardo będzie na drugi sezon startował, czy również tajemnicą będzie, że Start Gniezno ma drugi? Czy będzie to bardziej już oficjalnie nagłaśniane, że ile spłacana zostaje, jak to będzie wyglądało? Jeżeli chodzi, ja przepraszam panie prezesie, że ja wejdę w słowo, ale jestem w tym temacie już poinformowany i zorientowany i chciałbym też odpowiedzieć na to pytanie. Start Gniezno nie ma innego wyjścia, jak te zobowiązania swoje względem wszystkich wierzycieli wymienionych w postępowaniu upadłościowym, układowym realizować. To jest jak kroczenie po polu, na którym są miny. Tu raz niezapłacona rata może skutkować wznowieniem postępowania i ze skutkiem likwidacyjnym dla klubu. Tym bardziej właśnie jesteśmy tego świadomi i odpowiedzialni i tym bardziej mamy jasno nakreślone cele, w których musimy się odnaleźć i które musimy realizować. Dlatego ta jawność i jasność jest chyba jak najbardziej przekazana, bo kwota, znowu nie chcę wchodzić w nie swoje kompetencje, bo ja nie byłem negocjatorem, ani nie byłem stroną w tym postępowaniu, ale te ponad 2 miliony złotych są rozłożone na 3 lata i one są obowiązkowe do spłacenia. Tu nie ma ani jednego kroku do odstępstwa. I chciałbym podkreślić, że my jako firma Carbon też mamy tego świadomość. I też mamy świadomość i dlatego stąd mój apel do sponsorów, stąd mój apel do kibiców. Przecież jeżeli nie będzie dopływu pieniędzy do klubu, nie będzie kibiców na stadionie, to tych pieniędzy summa summarum zabraknie, bo są potrzeby na bieżące wydatki i jeszcze na spłatę. Tak? Ale to w konstrukcji, której przedstawia mi pan prezes, jest jak najbardziej do zrobienia, tylko potrzeba ludzi dobrej woli. To jest tyleż trudne pytanie, co średnio zrozumiałe dla mnie. Nie wiem, co mamy na myśli pod pojęciem kontrola. Zarabiam punkty, ale ostatecznie mecz jest przegrywany. Bo chodziło pewnie o pieniądze, czy to będzie większą kontrolą, czy teraz jakąś miał wpływ. Jeśli dobrze wyczuwam, to mam jakby przeczucie, że sugestia płynie, że zawodnicy robili wszystko, żeby nie wygrywać meczy. Czy dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie. No to jest dość odważna teza. Z którą się oczywiście nie mogę zgodzić, bo to by oznaczało tak naprawdę przestępstwo. Więc nie mamy najmniejszych podstaw sądzić czy podejrzewać kogokolwiek, że postawa na torze, którą prezentował, była postawą świadomą, obliczoną na to, aby drużyna przegrała zawody. Zawodnicy w roku ubiegłym, zawsze zresztą, nie tylko w roku ubiegłym, w wcześniejszych latach również, jakby doskonale przystępując do sezonu, mają świadomość tego, o co drużyna czy o co klub jedzie. Jakie są cele postawione przed zespołem i co może się wydarzyć, jeśli te cele nie zostaną osiągnięte. Analogicznie oczywiście w roku 2013 było, iż cel postawiony przed drużyną był zresztą jasno komunikowany, czytelny i doskonale znany zawodnikom.
To, że się go nie udało zrealizować, spotkało się z konsekwencjami bolesnymi przede wszystkim dla samych zawodników. Więc zawodnicy ci, powiem brutalnie i przepraszam, nie byli i nie są idiotami, którzy wiedząc, że siedzą dokładnie na tej samej gałęzi, na której siedzi klub, świadomie nie chcą zrealizować celu, a ktoś możny, wielki pod koniec sezonu będzie w stanie im za to osobiście zapłacić. To jest totalnie alogiczne i myślę, że się zgodzicie Państwo ze mną. Natomiast co do kontroli klubu. Szanowni Państwo, kontrakty w sporcie żużlowym, macie tego pełną pewnie świadomość, są tak skonstruowane, że zdecydowana większość rocznego wynagrodzenia zawodnika tak naprawdę leży na torze. Oczywiście w roku ubiegłym te takie czyste środki z tytułu podpisanego kontraktu, czyli tak zwane środki na przygotowanie do sezonu, były zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. Być może stąd biorą się wątpliwości, czy zawodnicy mieli podpisane kontrakty w ten sposób, że lwia część ich rocznych wynagrodzeń mogła być, czy należała im się tak naprawdę bez walki na torze. Nie były to jednak aż tak duże środki, aby zawodnicy mogli, i znów przepraszam za kolokwializm, olać sobie skuteczne zdobywanie punktów w sezonie, bo ich kwota na przygotowanie w zupełności satysfakcjonowała. To jest po raz kolejny, powtarzam, totalnie alogiczne. Było tak zawsze i jest aktualnie, że zdecydowana większa część wynagrodzeń to są wynagrodzenia za zdobyte punkty na torze, co jest najlepszym motywatorem i najlepszym batem nad każdym z zawodników, aby starał się w każdym meczu, walczył o każdy centymetr toru i zdobywał tych punktów jak najwięcej. Mogę zdradzić szczegół związany z tegoroczną formą kontraktów. Te kontrakty podpisane są również w kilku przypadkach w ten sposób, że jest inna stawka za punkt w przypadku meczów wygranych, troszeczkę inna w przypadku meczów przegranych. W niektórych przypadkach również kontrakt reguluje kwestie zwycięstw na własnym stadionie i zwycięstw na stadionie podczas meczów wyjazdowych. To oznacza, że uczymy się na błędach, próbujemy minimalizować ryzyko związane z ewentualnymi tego typu wątpliwościami, czy to Państwa, czy to kibiców, czy wreszcie nas samych, starając się jak najbardziej zabezpieczyć interes klubu, czyli jak najbardziej zabezpieczyć zdobywanie punktów przez drużynę. Nie wiem, czy wyrażam się w sposób jasny i czytelny, czy jest to odpowiedź, której się Pan Rektor spodziewał. Natomiast kontrakt jest najlepszym zabezpieczeniem klubu od ewentualnych nieuczciwych zagrań. I kończąc ten wątek, odpowiedź na pytania. Państwo być może kojarzycie kwestię sankcji kar nałożonych na wielu zawodników klubu pod koniec ubiegłego sezonu. I tutaj muszę powiedzieć, zdradzić pewną tajemnicę, iż żadna z tych kar nie dotyczyła tak naprawdę wyników sportowych. I powiedzmy sobie, mniejszej ilości zdobytych przez zawodnika punktów, niż by ktokolwiek się tego oczekiwał. Kary zostały nałożone tylko i wyłącznie z obszaru marketingowego, nie wywiązywania się z zobowiązań właśnie w tym zakresie, ewentualnie zachowania pozasportowego w kilku przypadkach. Natomiast w toku negocjacji w postępowaniu układowym doszliśmy z wszystkimi zawodnikami do porozumienia i wszystkich zawodników poinformowaliśmy, iż te kary zostaną anulowane i tak się stało. Dzięki temu osiągnęliśmy układ, który finansowo z punktu widzenia klubu tak naprawdę wyszedł dokładnie na to, co zyskalibyśmy ewentualnie przepychając się, mówiąc brzydko, kopiąc się, chcąc te kary utrzymać. Tak by tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Czyli, jak już tak powiedziałeś, carbon start jest, no bo tak już będziemy się posługiwać. Dzisiaj jedziemy z biegiem Grudziądz. 1 kwietnia przyjeżdża, tak zgodnie z planem, drużyna Lokomotivu Daugava Pilsen na 3-dniowe zgrupowanie. Być może dojdzie do sparingu z tą drużyną, ale to już trenerzy uzgodnią między sobą już na miejscu po przyjeździe Łotyszy. I później mamy 5-6 kwietnia dwa sparingi z Lotosem Wydrzeżem Gdańsk. Czy 5 w Gnieźnie
prezesie? Nie wiem, czy... Prawdopodobnie w sobotę, tak. Czyli w sobotę, w Gnieźnie, w niedzielę wtedy rewanż w Gdańsku, no i później już tydzień później jedziemy Ligę Obrodziącą 13 kwietnia. Czyli z panią Cumnią nie będzie to w tego, co sezonie. W sezonie. W ciągu sezonu, już teraz przez sezon się to pewnie nie uda. Nie, Tomku, to już jest. Ja myślę, że to jest dosyć. Zaangażowanie moje w Carbon Start Gniezno no jest już dość wysokie. Zaznaczam, że również było wysokie zaangażowanie moje w Mieszko. Dzieje się sytuacja po kilku miesiącach od pierwszego zaangażowania w pierwszy klub sportowy. No też muszę patrzeć na to, żeby zachować proporcje w wydawaniu pieniędzy na marketing i na reklamę. Nie, ja już wspominałem, że od samego początku kapitalnie mi się rozmawia z prezesem Rusieckim, który nie ma przede mną tajemnic. I ja wiem, że są plotki, bo ja też je czytałem. Ja wiem, że są opinie, że są posty i to wszystko, co negatywne, to jest wylewane na jego głowę. To jest facet, który budził mnie podziw i szacunek z jednego względu. Każdy, myślę, że średnio odporny człowiek już dawno by uciekł. On został i walczył o to wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania klubu. No i walczył również w tym układzie. To, jakie są oceny tego układu i czy to jest wersja pozytywna czy negatywna, to nie mi to oceniać. Ja odczytałem i znalazłem dla swojej firmy, dla siebie pewną rolę do wypełnienia w starcie i jak najbardziej chciałem, żeby to był sygnał dla innych, dla kibiców, dla sponsorów, dla tych, którzy jeszcze nie mają przekonania, nie mają pewności. Ja oczywiście też dostawałem różnego rodzaju telefony, po co się tam ładujesz, po co i co są stracone pieniądze. Powiem tylko jedną rzecz. No to są moje pieniądze i ja wiem doskonale, jak nimi zarządzać, jak nimi gospodarować, a najlepiej po tym widać, jak wygląda firma Carbon. Czy możesz powiedzieć dokładnie jeszcze, przybliżyć zawodników, którzy są w Twoim teamie i czy możesz już zdradzić tajemnicę, kto będzie następny? Na pewno jest Adam Skórnicki, na pewno jest Jonas Davidson, a co do dalszych, no prowadzimy rozmowy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.